Raków Częstochowa zachował już tylko czysto matematyczne szanse na awans do barażu w pierwszą ligę. W sobotę czerwono-niebiescy w ostatnim meczu wyjazdowym tego sezonu zagrają w Legionowie z Legionowią. Rywale na wiosnę są prawdziwym przeciwieństwem Częstochowian. Wygrali 7 z ostatnich 8 spotkań, osiągając przy tym bilans bramkowy 17 goli strzelonych, 1 stracony. Przed wyjazdem do Rycerzy Wiosny rozmawiamy ze sztabem szkoleniowym częstochowskiego klubu. Dwie kolejki pozostały do zakończenia sezonu drugiej ligi. Jutro piłkarze częstochowskiego Rakowa udają się na ostatni wyjazd do Legionowa. No niestety musimy zacząć znów od przykrych tematów. Ta ostatnia kolejka, 92 minuta. Gdyby to zwycięstwo z Gryfem udało się dowieść do końca, no to była szansa, że jeszcze tą Wisłę Puławy przegonimy. Jakaś tam matematyczna nadzieja cały czas jest, ale już teraz bardzo mała. Rozmawiamy z trenerami Markiem Papszunem i z Maciejem Sikorskim. Po raz pierwszy trenerem bramkarzy. Na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani tym wynikiem i końcówką, tak? W takich okolicznościach straciliśmy bramkę i co za tym idzie, no ograniczyliśmy sobie szansę na ten baraż. Już tak jak sam pan powiedział, jeszcze matematycznie gdzieś tam te szanse są. To teraz pytanie do trenera bramkarzy. Tutaj na wiosnę w Rakowie raz bronił Maciek Mielcarz, raz Mateusz Kos. Moim nieobiektywnym dziennikarskim zdaniem lepszy był Mateusz Kos, a co na to trener bramkarzy? Muszę panu przyznać rację. Postawiliśmy w początkowej fazie naszej pracy na Maćka ze względu na doświadczenie niebagatelne, które posiadał. 172 mecze w Ekstraklasie. No cóż, wyniki sprawiły, że z czasem, dokładnie po trzeciej kolejce, dokonaliśmy zmiany. No i Mateusz spisuje się dotychczas bardzo dobrze. Widać, że ta przerwa bardzo dobrze wpłynęła na niego i w każdym meczu stanowił bardzo mocne ogniwo tego zespołu, jak nie najmocniejsze. Trener bramkarzy Maciej Sikorski po raz pierwszy w kamerze Radia FON, to poprosimy o taką krótką notę biograficzną, zanim pan trafił do Częstochowy, no i jak praca tutaj w Rakowie od tych kilku kolejek się układa? Jak się układa? No, przede wszystkim z klubu bije duży profesjonalizm. Czujemy wsparcie. Brakuje tylko do pełni szczęścia wyników, ale jeżeli zostaniemy obdarzeni zaufaniem, a już zostaliśmy, to te wyniki przyjdą. Proszę mi wierzyć. W przyszłym sezonie no chciałby się jeszcze wierzyć, że może w realiach pierwszoligowych jutro mecz w Legionowie. Trener Marek Papszun powraca trochę w swoje tereny, bo Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo to gdzieś tam cały czas w okolicach Warszawy. Legionowie ostatnio się bardzo dobrze spisuje, właściwie z nikim nie przegrywa, no ale może tak na przekór właśnie jutro tam przyjdzie częstochowianom wygrać. No tak, to prawda, że to powrót do domu właściwie, bo ja niedaleko mieszkam, Legionowa. I no co, no chciałoby się, żeby tak było, żebyśmy wygrali, na pewno będziemy walczyć. Myślę, że zawodnicy też się nie poddadzą do tej ostatniej kolejki. Zostają nam 2 mecze i co prawda odmłodziliśmy mocno zespół jeszcze bardziej, ale to co powiedziałem, nie, że liczymy na to, że ta młodość, ta ambicja gry i pozostania tutaj w Rakowie da nam to zwycięstwo. A my jako Radio FON pozostajemy z częstochowskim Rakowem do samego końca. Jutro transmisja z Legionowa od 16:55.